Zastanawiam się, jak zareagować na przecieki o słowach Jarosława Kaczyńskiego, który na narazie podsumowującej to, co się stało, miał stwierdzić, że bierze całą odpowiedzialność na siebie za przegraną w wyborach. Z jednej strony to jest dość oczywiste. Kaczyński zbudował system, w którym wszystkie decyzje są podejmowane przez niego, jako naczelnika, komendanta, w związku z czym, skoro on podejmuje wszystkie decyzje, to i on ponosi za wszystkie decyzje odpowiedzialność. Z drugiej strony to jest bardzo dobrą, ładną cechą człowieka, że potrafi się przyznać do błędu i wziąć odpowiedzialność za siebie i za swoje decyzje, i to trzeba docenić, bo nie każdy tak ma. Józef Piłsudski, na którym się wzoruje w pewnym stopniu Kaczyński, wielu ludzi, właściwie wszyscy się w Polsce na nim wzorują, o czym napisałem książkę, która niestety nie dotarła jeszcze do przekonania większości narodu, ale kiedyś tam dotrze. Józef Piłsudski w życiu by się nie przyznał, że coś on popsuł. Nie, to wszyscy zawsze dookoła będą winni, tylko nie wódz. I w wypadku Jarosława Kaczyńskiego, szczerze mówiąc, też dotąd tak było, że wszyscy byli winni, tylko nie ten, który naprawdę decyzję podejmował. Więc ta informacja jest czymś nowym i zastanawiam się, jak ją rozumieć. Bo może jednak, niestety, przepraszam, jestem podejrzliwy po latach, ale może to być też tak, że tę niemiłą sobie deklarację prezes Kaczyński złożył po prostu po to, żeby zamknąć dyskusję. No bo teraz jak sam szef powiedział, dobra, ja biorę winę na siebie, to frakcje, które się już szykowały, mogą dostać, odebrać to jako jasny sygnał, nie ma dyskusji. Po prostu to się nie zdarzyło, jak mawiał Don Draper, i już. Nie będziemy się tym przejmować, zapominamy, lecimy dalej. I to jest najgorsza rzecz, jaką może w tej chwili PiS zrobić. A może zrobić, i zastanawiam się, czy znowu tego nie zrobi po raz kolejny. Najgorsza rzecz, jaką może zrobić, to zrobić to, co 8 lat temu zrobiła Platforma Obywatelska, czyli i to, co on sam zrobił w 2007 i potem w 2010 roku wcześniej, czyniąc się na długie lata niewybieralnym. Czyli stwierdzić, nie przyjmujemy do wiadomości tego. Głupi ludzie źle zagłosowali, oszukali się, dali się oszukać, zobaczą, będą, poniosą konsekwencje, zalezie im to za skórę, a my się nic nie, po prostu nie musimy zmieniać, tylko musimy zewrzeć szeregi i dalej walić, prawda, w przeciwnika, to on szybko pęknie. Tak dokładnie reaguje każda dotychczas władza, jaka była. I to jest bardzo zła reakcja. Ktoś może powiedzieć, no ale Platforma po 8 latach wróciła do władzy. Platforma po 8 latach nie wygrała wyborów. Wygrał je niezapraszany na marsze miliona, czy wręcz z nich wyrugowany Kosiniak-Kamysz z Hołownią. To oni zdobyli pakiet kontrolny. Co z nim zrobią, to jest inna historia. Odsyłam do poprzedniego filmu. Ale strategia 8 lat wypierania tego, żeśmy przegrali wybory, i wmawiania sobie, że zaraz się społeczeństwo przebudzi, przejrzy na oczy, nie uważam, że przyniosła sukces. Tak jak nie przyniosła sukcesu PiS-owi w 2015. Sukces PiS-u w 2015, przypominam nieustająco, wynikał z faktu, że PiS cofnął się o krok. Znaczy Jarosław Kaczyński się cofnął o krok, wziął nowych ludzi, Andrzeja Dudę, Beatę Szydło, sam się wycofał, sformułowano nowy program, już nie tylko ten w kółko, tam zamach w Smoleńsku, tylko przeciwnie, zamach w Smoleńsku schowano, Macierewicza wysłano w ogóle do Ameryki, żeby go nie można było znaleźć i pokazać, nowe hasła, nowi ludzie, to wtedy zadziałało. Ale też muszę powiedzieć, przez te 8 lat PiS popełnił wszystkie dokładnie te same błędy, które w latach 2007-2014 popełniła Platforma Obywatelska. Jest jakiś niewiarygodny determinizm w polskiej polityce, coś, czego zupełnie nie jestem w stanie pojąć. Od 30 lat piszę. Pierwszy mój felieton, komentarz polityczny, to był styczeń 1990 roku. Pierwszy styczniowy numer tygodnika Najwyższy Czas. Nawiasem mówiąc o Ukrainie, temat znowu jest aktualny. Od 33 lat, jak jestem komentatorem politycznym, nie pamiętam władzy, która by, wygrawszy wybory, nie nabierała natychmiast przekonania, że będzie rządzić już zawsze. I że nigdy tej władzy nie będzie musiała oddawać. I która by potem, po przegraniu wyborów, umiała się uczciwie rozliczyć sama ze sobą i powiedzieć, co my żeśmy schrzanili. Jakie były przyczyny utraty władzy.
dlaczego zakonnica została przejechana, prawda? Przypominam swoją książkę a propos zakonnicy. To jest rzecz, która się znowu zrobiła bardzo aktualna, bo ona jest wiecznie aktualna. Bo to jest rzecz, która co prawda na konkretnym przypadzie upadku Platformy Obywatelskiej w roku 2015 opisuje ten proces i ten mechanizm, ale opisuje go z zaznaczeniem, że jest to mechanizm w Polsce powtarzający się nieustająco. Nie wiem, co oni tak mają. Przychodzą do władzy i uważają, że już jak raz wygrali wybory, to już społeczeństwo mają zawsze po swojej stronie. Jak ci posłowie z samoobrony, przysłowiowi już, którzy przychodzili do Sejmu z długami, dostawali ogromne pieniądze, jakie sobie wcześniej nie byliby w stanie wyobrazić i po kadencji zostawiali z jeszcze większymi długami. Zdziwieni, ponieważ nie wzięli pod uwagę, że trzeba by te załatwić sprawy, póki mają swoje 5 minut, bo mogą już na następną kadencję nie zostać wybrani. Nie, jak raz się dostałem, to już tak będzie zawsze. Nie, może to jest ta odwieczna polska niedojrzałość, którą nam zawsze nasi wielcy wytykali i ta nieumiejętność stworzenia planu B, i ta nieumiejętność w ogóle brania pod uwagę, że coś może pójść nie tak. Ale coś poszło nie tak znowu, po raz kolejny. I teraz ja się pytam, czy znowu PiS zrobi to samo, co zrobił w 2010 roku? Jarosław Kaczyński powie, że był na proszkach, a ludzie zostali po prostu okłamani, oszukali, niemiecka propaganda, niemieckie pieniądze i tak dalej. W związku z czym nic nie zmieniamy, tylko trwamy twardo na pozycjach, które może są w tej chwili przegrane, ale są pozycjami jedynie słusznymi. Czy jakaś analiza się dokona? Nie mam na ten temat zbyt optymistycznych przemyśleń, ponieważ Prawo i Sprawiedliwość, jeden z tych błędów, które powtórzyło za Platformą, to jest błąd wyparcia się czy odmowy jakiejkolwiek dyskusji. Ja tu kiedyś Państwu opowiadałem o tym, co to jest doktryna medialna Jarosława Kaczyńskiego. Wszystko jest aktualne, wszystko jest święta racja. PiS zrozumiał, że musi mieć swoje media, ale te swoje media stworzył dokładnie na zasadzie tamtych mediów. Czyli jednolita linia i żadnej dyskusji. Jeżeli któreś niszowe medium, taki tygodnik na przykład, pisał, krytykował i oczywiście miał rację, że to robi rząd Morawieckiego bardzo źle, no to się zaczynało. Bat i marchewka. Najpierw marchewka. Jest taka akcja, tutaj spółeczka Skarbu Państwa ma kilka banieczek, ale jeżeli będzie tak i tak napisane, a kolega X wyleci z redakcji. Prawda? Takie się rzeczy słyszało. A potem jak nie marchewka, no to kij. No to, bo tolerować to doktryna Kaczyńskiego. Złych dziennikarzy, podłych, my możemy w mediach nam wrogich, to niech sobie piszą co chcą, ale w naszych mediach my tutaj musimy mieć całkowitą, pełną kontrolę nad wszystkim. Jaki jest skutek takiej całkowitej, pełnej kontroli? Powtarza się droga każdego cwaniaka, który stosuje cancel culture. Począwszy od Michnika. Środowisko, które się zamyka na dyskusję, zaczyna głupieć. I to jest ta tytułowa kara Boża. Tu chciałem Państwu powiedzieć, bo ja wierzę w to, że jest kara Boża, ale nie tak jak moja babcia to tam wierzyła, czy nie wiem, czy ktoś na serio wierzył, ale jak się potocznie rozumie kara Boża, że jak nie wiem, w Oku na niebie Filipa K. Dicka, albo w takim opowiadańku Sławomira Mrożka o Aniele Stróżu, tak? Jak zrobisz coś złego, to cię zaraz piorun zdzieli, albo to. Nie, Pan Bóg nie jest jakimś takim upierdliwym księgowym, który zresztą wyraźnie mamy to powiedziane, że dopiero w pewnym momencie podsumowująco zdamy rachunek ze wszystkich dobrych i złych uczynków, jakie w życiu nam się zdarzyły. Więc wręcz sprzeczna byłaby z Ewangelią wizja Boga, który każdego tam na bieżąco rozlicza i mu odpowiednią ilość kuksańców wymierza, prawda? Tutaj ci się zdarzyło coś złego, to pewnie dlatego, że coś... Nie. Tak to nie działa. Ale jest coś takiego, co jest karą Bożą, co jest na wielkich liczbach. Jeżeli działa się w sposób systemowo niewłaściwy, to się ponosi tego konsekwencje przeważnie nieoczekiwane. No to, co w sławnym powiedzeniu przypisywanym chyba siostrze Faustynie, że powiedział Pan Jezus, że jak grzesznik jest bardzo, bardzo zatwardziały i nie daje się poruszyć, to wtedy spełnia mu marzenia i to jest jego kara dla tego grzesznika największa. Więc jeżeli marzeniem kogoś jest na przykład, że mieć swoje media i niech te media mnie chwalą i niech pokazują, jak jest świetnie w kraju, to za każdym razem, i tak było za PO, i tak było tego,
Nawet za PO to trwa w tym cały czas, dlatego nie wygrała tych wyborów przecież. Wygrał jej Kosiniak-Kamysz z Hołownią, wyrzucani z wielkich marszów swego czasu. Że ktokolwiek tam coś mówił, nie, coś źle robimy, symetrysta, prawda, zniszczyć symetrystę, bo z reżimem kolaboruje. I tu znowu to samo po stronie rządowej. Coś, no Polski Ład, chwalić Polski Ład, bo Polski Ład jest wielki. Mała tam Polski Ład jest wielki. Przyznam, to jeden, jedyny przykład, jak to się przyłożyło prawdopodobnie do tego. Już nie o to chodzi, że się łupi po prostu ludzi. Wiem coś o tym akurat, bo przypadkiem się jakby socjologicznie jestem przecież zdrajcą swojej klasy, jak Państwo wiedzą, że socjologicznie z racji swojej pozycji społecznej powinienem przecież popierać partię elit, ale widocznie jestem za mądry na to. Natomiast nie zmienia to faktu, że jak płaciłem ZUS-u 600 zł miesięcznie, to z łaski pana premiera Morawieckiego teraz płacę co miesiąc inaczej, jeszcze żeby księgowa miała robotę, no ale powiedzmy tak, między 2 a 3 tysiące, a bywa, że i grubo powyżej 3 tysięcy miesięcznie. To jest bolesne, tym bardziej, że ja nie płacę w ten sposób, prawda, jak wszyscy w mojej sytuacji prywatni, drobni przedsiębiorcy, bo tym jestem w świetle polskiego prawa. Nie mam nawet cienia nadziei, że to idzie na jakąś składkę emerytalną, nie? I to gdzieś tam się sumuje i przynajmniej na papierze mam napisane, ile odprowadziłem pieniędzy państwu, tylko to jest lwia część tego, to jest tak zwana składka zdrowotna, czyli idzie to na bieżące łatanie dziury w służbie zdrowia, z której nie wiem, żebym jak chciał, no jestem człowiekiem przewlekle chorym, a nie wyobrażam sobie, że był w stanie wydać 2000 miesięcznie na prywatną służbę zdrowia. Nawet jeżeli do wydatków na zdrowie zaliczę karnet na siłowni i honoraria dla swojej trener, to też jest to grubo, grubo poniżej pieniędzy, które ze mnie rząd PiS-u ściągnął. Dobra, nigdy o tym nie mówiłem, nie zamierzam się skarżyć, nie jestem Jurek Owsiak, co jak swoich melonów złotych dostał 1000 złotych więcej, to poleciał do gazety i narobił krzyku, że Polska ginie, prawda, bo takiego wielkiego człowieka, jak on obciążają jakimiś straszliwymi podatkami. Ale to nie jest przyjemne dostać przyłupanym takim podatkiem, ale co jest naprawdę nie do zniesienia, chyba że się jest człowiekiem tak wielkodusznym jak ja, to kiedy jeszcze do tego się jest poddanym propagandzie, a dobrze ci tak, nie jesteś naszym elektoratem, dowalimy tym bogaczom, prawda, i tego. I nagle się bogaczem staje każdy, kto przeciętnie zarabia. A jeszcze słyszę o sobie w telewizji, że jak inny przykład, jak jesteś rolnikiem i żyjesz ze sprzedaży koszernego mięsa na Bliski Wschód, albo z futer, albo czegoś takiego, a to ty nie jesteś rolnikiem. Prawdziwy rolnik jest tak, jak sobie komendant wyobraża, prawda, chłopek w beretce, jedna krówka, jedna świnka, można do niego ewentualnie zjeść na schabowego wpaść kiedyś, albo mleka od krowy prosto kupić, a to nie są rolnicy, ci rolnicy, co zarabiają pieniądze, to są wrogowie, kułacy, to są biznesmeni, jak powiedziała koleżanka Joanna Lichocka. No i tak... I tak brnąc w te swoje media, które wszystko, każdą głupotę pana prezesa były gotowe wyjaśnić, efekt jest w końcu, dochodzi się do takiej sytuacji, że się z samej telewizji wie o tym, jak jest świetnie. No, oglądali ci ministrowie, podejrzewam, tę swoją telewizję, czytali te swoje tygodniki przez swoje spółki finansowane i stwierdzali, kurde, no jest dobrze, no. Kto tam będzie narzekał? Ci tam w tych TVN-ach wyją, wiadomo, że to jest propaganda. Pewnie, ale gdzieś tam jest rzeczywistość, która sprawia, że ludzie zaczynają być podatni na propagandę. Propaganda zaczyna być skuteczna, jeżeli trafia na coś. W 2015 roku PiS nie miał żadnych mediów poza niszowymi Republiką, telewizją Trwam, znikome zasięgi. A mimo wszystko propaganda TVN-owska nic nie dała, Komorowski poległ haniebnie i to będzie pewnie rekord nie do przebicia już. Ale zobaczymy, bo zjawisko pychy rządzących narasta. A teraz też okazało się, ta cała intensywna propaganda więcej szkody, zdaje się, zrobiła rządowi, niż mu przyniosła pożytku. Dlaczego? Bo pewnie nie można robić polityki bez propagandy, ale jak się we własną propagandę wierzy, kara Boża polega na tym, że jeśli się obetnie dyskusję, jeśli się dostaje furii, że jakiś nasz tygodnik skrytykował na przykład Polski Ład, że on sobie o kant potłuc, a nie żadna wielka reforma, to obraza Boża, jak to? Jesteście tutaj agentami obcej strony, na nich działacie. Tak, no,
można. I można się zamknąć w takiej bezmyślności, jak w Gazecie Wyborczej, że tylko wszyscy wszystko wiedzą to samo i się tylko licytują, który jest bardziej ten. Nikt tych drzwi nie otworzy, nikt tam przeciągu nie zrobi, nikt im nie powie, słuchajcie, głupoty, ponieważ poparliście się w ogóle na błędnych założeniach i będziecie zawsze śmiesznym jakimś marginesem pajaców, nawet jeżeli przypadkiem wygracie wybory, to wbrew waszemu chrzanieniu się stanie, a nie dlatego, żeście te głupoty wymyślili i zawsze będziecie niezdolni się intelektualnie zmierzyć z sytuacją. Ten sam grzech. Tak jak wszystkie grzechy popełniane przez każdą kolejną władzę, ten sam grzech popełnił PiS i ja chcę wiedzieć, czy on sobie z tego zda sprawę, czy pójdzie po prostu w wyparcie i będzie nie, no, dużo też zależy od tego, co się stanie po stronie przeciwnej, jak tam już widzę, prawda, najbardziej rąbniętych radykałów, którzy się już rzucają do teraz zemsty robienia porządków, no to jeżeli to będziemy mieli znowu taki jeden obrót tego i znowu za może za 4 lata, może za 8, znowu miażdżącą klęskę obozu PO-owskiego na rzecz tego samego obozu PiS-u, jak w Ameryce, Trump z Bidenem. Coś się rzeczywiście schrzaniło w demokracji. Ja mówiłem o tym, demokracja przestała dawać możliwość wyboru, no ale coś tu chyba jeszcze od nas zależy. Nie o tym dzisiaj. Dzisiaj o tym, że jest kara Boża. Kara Boża jest wymierzana przez Pana Boga za to, że się nie chce słuchać krytyki, że się używa swojego silowego powodzenia do stworzenia narzędzi tłumienia jakiejkolwiek krytyki, że się, mówiąc obrazowo, ścina posłańców przynoszących złe wieści i wtedy się to wszystko zaczyna sypać. I tak jest za każdym razem. I znowu się tak złożyło.